przedstawił Paulinę na swoim filmie. W dzisiejszym odcinku będę zadawała Paulinie pytania, które właśnie Wy zasugerowaliście mi na moim Instagramie. A jeżeli taki odcinek Wam się spodoba, to oczywiście stawiacie łapki w górę. Strasznie cicho jestem, film za głośno, za cicho głos. Dobra, to ja głos podgłoszę, tak jak miałem wcześniej. Czyli chyba tutaj. Raz, 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 raz. Ale przesteru nie ma. Pa! Pa, pa, pa! Chyba jest git. Podgłosić siebie, a film za głośno. No to film robimy tak. Dobra. Powiem wam, że dostałem jakieś zdjęcia tej dziewczyny z jej przeszłości. Ale na razie sobie to zostawię dla siebie. Czekajcie, wy widzicie w ogóle myszkę? A, widzicie. O tej, nie? Bo tej to tam już dawno mam. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z każdym filmem i żeby nic was nie ominęło. Czy to prawda, że na początku zacznijmy od takich łagodniejszych pytanek, czy to prawda, że jesteś nieśmiała? Tak, to prawda. Dopiero ja... Śmieszne pytanie. Czy to prawda, że jesteś nieśmiała? Tak. Zaczynam tutaj przed kamerami i no, jest mi ciężko, się stresuję strasznie. Ale też jestem ogólnie nieśmiałą osobą, że na przykład pamiętasz, jak ja tu przyszłam, to ja tak z nikim nie tak, gadałam. Tak, praktycznie, no. Tak cały czas siedziałaś z boczku, tak, tak, ale chodzi z Michaelem chodziłam. Czy ogólnie tutaj, no to co, dobrze ten głos czy nie? Film za cicho teraz. O Jezu, ludzie, ludzie, wy. Dobra, chyba tak będzie git, bo przesteru chyba nie ma. Tutaj jest właśnie ciekawa sytuacja, bo Wersow, chyba ona się teraz średnio dogaduje, tak jak można było tam oglądać, jak Murcik coś opowiadała, czy... inne dziewczyny, czy nawet Fusialka, to że jakoś tam, no bo wiecie, ona tam powiedziała na tym podcaście na dziewczyny trochę, więc teraz sojusz się tutaj chyba zawiąże jakiś, nie? Wersow tutaj widzi swoją szansę, że będzie nowa sojuszniczka. A mówicie, że ta dziewczyna ma irytujący głos? Że dziwny. Wersow na początku, jak zaczynała, to Wersow ma bardzo dziwny głos, taki skrzeczący trochę. A ludzie się przyzwyczaili, więc tak samo się i do tej dziewczyny ludzie przyzwyczają. Mam tylko. No, jeszcze jestem taka nieśmiała. Tak, muszę się wdrążyć, że muszę tak dłużej spędzać z kimś czas i wtedy jest lepiej. A jak czujesz się przed kamerą? Uważasz, że to jest twój konik, czy jednak wolałabyś jednak jeszcze ją uniknąć? Znaczy, no na razie tak. Bo na razie nagram nie może z 4 razy filmy, na których występowałam, no i na razie tak się czuję średnio. No i jak ja do tej dziewczyny nic nie mam, mimo że tam dostałem na nią jakieś materiały. Ale to już wiecie, pokazuje też, jaki ten świat jest, kurczę, nie? Że zobaczcie, że są influencerzy, którzy się starają latami zdobyć zasięgi, a tutaj jak ona ma? Paulina Kozłowska. O, 219 tysięcy, jeszcze miesiąc temu miała z 10 tysięcy albo z 20 tysięcy. Siast, prast i influencerka. No ale... takie są czasy, też nie można mieć do niej pretensji, ona tylko korzysta. Ja że się jeszcze stresuję. Myślę, że to z czasem jakoś przyjdzie. Mm. Jeszcze nie znałaś Mini Majka, to wiedziałaś, że to jest ekipa, oglądałaś ekipę. Czekajcie, ja sprawdzę tego live'a, bo wy gadacie, że za głośno, nie za głośno, najlepiej jak ja sprawdzę sam. Jeszcze nie znałaś Mini Majka, to wiedziałaś, że to jest ekipa, oglądałaś ekipę. Czekajcie, ja sprawdzę tego live'a, bo wy gadacie, że za głośno, nie za głośno. Jest git, ludzie, jest git. Nie oglądałam. Nie oglądałam? Znaczy, wiedziałam, że kim ty jesteś. Wiedziałam, że jesteś taki jak ekipa, ale ja nie oglądałam tych odcinków waszych. Tylko tak kojarzyłam, tak nie wiem, no z internetu, ale żeby tak oglądać, to nie oglądałam. A czy to prawda, że tutaj już zahaczę trochę o związkowe pytanko. Czy poznałaś Majka w klubie? Czy to prawda? Nie, w klubie go nie poznałam. Ja go poznałam teoretycznie na dworcu. Na dworcu? Tak, w Sopocie. Ale później byliśmy w takiej sali konferencyjnej i tam właśnie się tak bliżej poznaliśmy, że tam zaczęliśmy rozmawiać, pić. Wiele osób jednak w internecie, wiesz, zarzuca ci, że okej, no to na pewno skoro Michael jest niższy, to na pewno tobie też musi ten jego wzrost przeszkadzać. Czy to prawda? Czy ten wzrost ci przeszkadza? Nie, tak jak już właśnie mówiłam u Michaela na filmie, że to w ogóle mi w niczym nie przeszkadza. No czy... bo w czym ma mi przeszkadzać? No właśnie, widzisz. No bo jednak my jako ekipa też go zaakceptowaliśmy. No i bardzo ta dziewczyna mi się teraz spodobała. Wiecie, też ciężko jest określić. Wiadomo, każdy myśli, ja też takie mam myśli, jak i wy. Ale kto wie, może to jest prawdziwa miłość. Zobaczcie, ja też jestem krasnoludkiem. A jakoś tam z dziewczynami nie miałem większego problemu w życiu, nie?
No. Ale taka sytuacja wam powiem, bo zobaczcie, pary są i się rozstają, nie? Po jakimś czasie. I teraz tak. Ona jakby jest w kozim rogu teraz, bo nawet jak za 2 lata się rozstanie, to ludzie powiedzą: a, przyszła, wzięła zasięgi, poszła i już niepotrzebna. Ona już nie ma wyjścia z tej sytuacji. Nieważne, co zrobi, no chyba, że do końca życia będą razem. No to ten. Dzięki KL, LL i C. No to wtedy. To wtedy tak, o. Właśnie, bo się ludziom wydaje obcym, Ej, że... poczekajcie, ja w ogóle nie mam włączonych tych donate'ów. Cel płatności na działkę w lesie. Donate. O, widzicie, sorry, ej, to się donate'y nie wyświetlały. Teraz już się będą wyświetlały. Bardzo was przepraszam, bo miałem wyłączone. Bardzo przepraszam. No, że jak to możliwe, że w niczym nie przeszkadza, że... ale on jest niższy i no w czym? Jakby z nim spędzamy czas na co dzień, no to nie widać żadnej, nie wiem, różnicy albo że czegoś on nie może zrobić, czy coś takiego. No i fajnie, właśnie to jest też to, że ty masz też bardzo duży dystans do całej tej sytuacji. Z tego, co widziałam na twoim TikToku, to mnie tak rozbawiło, to było zajebiste Bo ja właśnie. właśnie widziałam kogoś takiego TikToka, no i stwierdziłam, że no, że w sumie jak Michael jest niższy, to możemy go nagrać. On, ale super, i To nagraliśmy. jest, ten TikTok jest akurat kozacki, zobaczcie tam. Ten TikTok jest serio mistrzowski i dowodzi, że masz po prostu dystans do tej całej sytuacji, że się nie przejmujesz i to też dowodzi, że Michael też się nie czuje z tym źle, bo No. jednak wiesz, to jest też tak, że on sam bardzo dużą pracę przebył, żeby się sobie zaakceptować, Tak, tak dalej, wiem, tak on dalej. opowiadał mi. Więc fajne jest to, że ty też w tym wszystkim go wspierasz. Czy to prawda, że tak jak właśnie widzimy z sytuacji z Michaelem, jesteś osobą tolerancyjną? Tak, no ja zawsze uważałam, że nie wolno oceniać ludzi po wyglądzie czy coś takiego, tylko lepiej go poznać, porozmawiać i żeby właśnie nigdy tak nie oceniać pochopnie. No to jest super. A czy to prawda, że ekipa na początku cię nie... To ciekawe, czy byłaby z Mini Mike'iem, gdyby on nie był taki przystojny. Ciekawe. Jakby na przykład był nieprzystojny, to ciekawe, czy by z nim była. Akceptowała. Znaczy, szczerze mówiąc, no to ja przyszłam, jakby was poznałam w urodziny Michaela, Michaela, tak, tak. i ja wtedy, no tak, przyszłam, tak, no ja się... Jak życie leci, Michael? Tak średnio ostatnio, wiesz? Tak średnio. Jakiś mam gorszy czas. Właśnie tak się zastanawiam, czy jest sens w ogóle robienia dalej tego komentarii, bo to takie demotywujące jest, nie? Że jak na przykład ja czy Rewo nagrywamy o tych skamach, nie? A po tygodniu i tak następna osoba to robi. To takie jak kulą w płot, nie? Ale nas w sumie pozytywnie na przykład zaskoczyła, że ja mówię, że kiepsko twerkuje, ona już poszła, nauczyła się twerkować, więc. Coś zmieniłem, nie? Coś kurwa zmieniłem w tym świecie i się od razu lepiej poczułem. Mała rzecz, a cieszy. Wstydziłam strasznie coś mówić i w ogóle, no ale myślę, że jakby nikt nie był do mnie jakoś tak negatywnie, żeby ze mną nie rozmawiać coś. Wszyscy byli właśnie przyjaźni, w sumie rozmawialiśmy wtedy przyjaźnie. No tak, właśnie ja jak pamiętam w ogóle tą sytuację, bo ja nie wiedziałam, że ty będziesz w ogóle na tej Serio? urodzinie. Tak, Michael ogólnie tam, wiesz, mówił nam o tobie i tak dalej, ale nie wiedzieliśmy, że tego dnia ciebie poznamy już, wiesz, i to było dla nas takie szokujące. Ale ogólnie bardzo fajnie też, było słodkie to, że wychodziliście cały czas ze sobą krok po Tak, krok, no bo ja się cały bałam czas. gdzieś odejść, no bo ja tutaj tak nikogo wtedy nie... Dzięki, hardkorek. Nie znam. I zawsze on nawet gdzieś tam szedł, to ja zawsze szłam Tak, za ty za nim. nim szłaś cały czas, no chodziliśmy cały czas Tak, bo razem. ja się bałam sama zostać. Czy to prawda, że, bo widziałam takie pytanie, było na Instagramie, czy to prawda, że jesteś kuzynką wujaszka? Nie, to nieprawda. Też mnie zdziwiło to pytanie i nie wiem skąd się wzięło, więc jeżeli ta osoba z Instagrama, która zadała mi to pytanie, proszę się dodać w komentarzu, skąd taka sugestia. Dzięki, Michu. Michael właśnie w filmie i też jak ja zauważyłam, jak z tobą rozmawiałam, to, że lubisz się uczyć, czy to prawda? No to jest prawda akurat, bo ja zawsze od podstawówki taką miałam straszną ambicję, że ja muszę wygrywać konkursy. I ja dosłownie ze wszystkiego, ze śpiewania, z jakiegoś Serio? rysowania, robiłam szopki bożonarodzeniowe. O, to już kurwa zagrożenie jest dla wersów, bo to wersów musi być najlepsza. Dosłownie wszystko robiłam, jakie były konkursy i zawsze chciałam być naj... O, patrzcie, tutaj już Wersow ma twarz. Kurwa, ja chyba nie będę chyba wrzucała tego odcinka jednak. Jednak nie będę. Nie no, żartuję oczywiście. Zaraz ośmiolatki mnie najadą. Zaraz ośmiolatki mnie zaatakują.
No tyrają mnie te ośmiolatki po tym filmie Oversoft, tyrają do tej pory. Najlepsze właśnie w nauce, no i tak jakoś zostało. Czyli miałaś świadectwo z paskiem? Tak. W każdej klasie? Nie, jak poszłam do liceum, bo ja sobie wybrałam najlepsze, znaczy jedno z najlepszych liceum i już w liceum nie miałam, bo już okay. Było strasznie ciężko mi. Zawsze lubiłam się uczyć. Jak to jest? Jak wiemy, jesteś już po maturach. Jak ci poszły matury? Bo wiem, że się bardzo stresowałaś tymi maturami. Tak, znaczy ogólnie się... A, to ona jakaś młoda, tak? 18 lat, coś takiego, no bo matury, że matury w tym roku? Kurde. To ostro. Nie, to dobrze, 18 lat do 20 już będzie miała z milion na Instagramie i później sobie zacznie spoko życie. Dobrze. Ja się stresowałam bardziej, jak jeszcze nie poznałam Michaela, bo ja chciałam iść na studia do Warszawy i do Warszawy trzeba mieć bardzo wysokie te wyniki, no ale później stwierdziłam, że jak pójdę do Krakowa, to już nie muszę aż się tak stresować, jak miałam się stresować. Dobrze mi poszło, jak sobie sprawdzałam te wszystkie tam odpowiedzi, te, które się dało, no bo tam wypracować nie mogłam, no to dobrze mi poszło. No tak, to czy jesteś zadowolona? Tak. A czy to prawda, że wybierasz się na studia? Tak, ja się wybieram od października na kosmetologię. No i właśnie tutaj zmieniłam... Co? Czekajcie, przed chwilą gadała, że dobrze jej poszły wyniki, żeby się dostać na studia, bo się zastanawiała, czy się dostanie do Warszawy na studia, ale jednak pójdzie do Krakowa, a ta pyta, a wybierasz się na studia? Ja nie wiem, czy ja jestem, czy to... Ale później stwierdziłam, że jak pójdę do Krakowa, to już nie muszę aż się tak stresować, jak miałam się stresować. Dobrze mi poszło, jak sobie sprawdzałam te wszystkie tam odpowiedzi, te, które się dało, no bo tam wypracować nie mogłam, no to dobrze mi poszło. No tak, czy jesteś zadowolona? Tak. A czy to prawda, że wybierasz się na studia? Persofo, naprawdę reporterka, dziennikarka, pro. Tak, ja się wybieram od października na kosmetologię. No i właśnie tutaj zmieniło się całkowicie twoje życie, bo tak naprawdę miałaś iść do Warszawy, tam miałaś tak, na ekonomię tutaj... chciałam iść. Na ekonomię, tak. A teraz jesteś w Krakowie i idziesz na kosmetologię. Tak, okay. No bo tak właśnie stwierdziłam, że lubię bardzo matematykę i właśnie chciałam iść na ekonomię, żeby tam właśnie bardziej matematykę rozwijać, ale później stwierdziłam, że to jest... A tam też się nie doczepiajcie, widzicie, nieładnie się tak doczepiać do zębów, ja też nie mam jakiś super, a pamiętajcie, że nie ma ludzi brzydkich, są tylko ludzie biedni. Dajcie dziewczynie czas. Dajcie dziewczynie pół roku. Popatrzcie na Wersow, nie? Jak ona się zmieniła. Czekajcie, dać wam stare zdjęcie jakieś Wersow? Weronika Sowa-Mis. Zobaczcie, no inna w ogóle twarz, nie? Inne tutaj, inna szczęka. Tak dalej. Więc to wszystko, moi drodzy. A, nie widzicie, kurde, sorry. O. Nie? Więc też nie, od razu tej Pauliny nie dokuczajcie jej. Bo ona jeszcze może być Kim Kardashian. Strasznie taka praca w banku czy coś takiego, to jednak nie dla mnie i wolałabym właśnie robić coś, co tak bardzo lubię, bo na przykład do matematyki coś tak się dałam. Czy naprawdę zobaczył Neumana na gali? Zobaczymy. No, wiesz co, widziałem ten film, że Natsu jest z Nitro w związku przez godzinę i jestem, wiesz, trochę zdenerwowany, nie? Nie wiem, czy dam radę to obejrzeć. Dlaczego ja nie dostałem zaproszenia? Może Natsu się bała, że po godzinie ze mną już chciałaby tak całe życie spędzić. Może o to chodzi. No i tam liczyłam, ale to jakby trochę było z przymusu, że okay. Sama sobie to się zmuszałam, a na przykład czytam jakiś tam zabiegach czy coś takiego, to tak z przyjemnością, sama dla siebie. Dlaczego akurat kosmetologia? Bo się w sumie interesuje makijażem, no i też na przykład medycyną estetyczną. Nie, nie, ta Wersow to jest naprawdę, nie? To jednak nie dla mnie i wolałabym właśnie robić coś, co tak bardzo lubię, bo na przykład do matematyki coś tak się dałam, no i tam liczyłam, ale to jakby trochę było z przymusu, że okay. Sama sobie to się zmuszałam, a na przykład czytam jakieś tam zabiegach czy coś takiego. Patrzcie, laska jej mówi, no wiesz co, jak czytam o zabiegach i tak dalej, to mnie to bardzo interesuje, a czemu akurat kosmetologia? No bo mnie to interesuje, no... Wersow to jest tak, ktoś jej napisze scenariusz i ona bezmyślnie tylko czyta i kiwa głową, nie? Zamiast naprawdę słuchać tego od swojego rozmówcy, no to mogłaby jedno pytanie powiązać z drugim i już by to poszło dalej, a ona nie. Kropka w kropkę, po kolei, każde pytanie musi być. Czyli Wersow przedstawia, ma wywiad, nie? Ktoś jak masz na imię? Paulina Kozłowska. Aha, Paulina Kozłowska, tak? A jak masz na nazwisko?
To jest właśnie kwintesencja wersów trochę. Ja tak z przyjemnością, sama dla siebie. Dlaczego akurat kosmetologia? Bo się w sumie interesuję makijażem, no i też na przykład medycyną estetyczną. No, lubię tam na TikTok oglądać, jak tam są jakieś zabiegi różne. No i myślę, że właśnie to będzie takie przyszłościowe. No i słusznie, bo teraz już bardzo dużo dziewczyn sięga po właśnie medycynę estetyczną i też plastyczną. Ale właśnie jeżeli chodzi o tą medycynę estetyczną, to tutaj mam do ciebie pytanko, które zadawali też widzowie. Czy to prawda, że... Czy mam dobre cicki? Miałeś sobie usta. Tak, miałam powiększone usta, ale 1,5 roku temu, więc chyba już mam już się wchłonął w was. Ale dlaczego też zdecydowałaś się na taki... A jak ja bym sobie powiększył usta? Ciekawe, nie? Jakby to wyglądało. Ja to w ogóle już mam zmarszczki, nie? Tutaj nie widać na live, ale już mam zmarszczki. Zabieg, to jest coś, co ci się też podobało? Tak, właśnie mi się podobało i chciałam tak spróbować, zobaczyć jak będę wyglądała, no i mi się bardzo podoba. No właśnie, to jest to, że ten pierwszy raz jest najgorszy. Tak. Ja oczywiście nikogo nie namawiam do tego typu zabiegu. Jak tam Pornhub? Wiesz co, już nie mam w historii, bo ostatnio był u mnie Konopski, razem oglądaliśmy filmy i później on pokasował całą historię. A tak poważnie to kurczę, rozważam, nie? Niby już sporo czasu minęło, ale się tak zastanawiam, czy zrobić materiał, bo dużo znalazłem rzeczy o nim. I też dużo on na siebie sam wrzucił, mimo że on tego jeszcze nie dostrzega. W związku z tym, że ostatnio jakoś tak... Nie wiem, chcielibyście, żebym nagrał materiał o nim, czy ten, czy olać? Bo to wiecie, młody chłopak, nie? Więc nie wiem, czy warto. No ale trochę tam ma na sumieniu, nie? I to też ciekawe, że przez wszystkie lata się z tych spraw nie wytłumaczył. A jakby jest ich świadom, więc nie wiem. Biegów i każdego to jest kwestia indywidualna, ale każde koleżanki, które nawet miały właśnie mniejsze usta i które mówią, nie, ja się boję i tak. Ja tego nigdy nie zrobię, to już po tych kilku latach się przekonały. Jeszcze jakieś 3 lata temu to był taki temat, że wiesz, tak, że się każdy bał. Się bali, że właśnie będą tak strasznie nienaturalne, że tak. A teraz są takie metody, że w ogóle, że bardzo ładnie są takie płaskie, czy coś takiego, więc i to wszystko idzie tak do przodu. Jak ktoś chce, no to niech sobie zrobi. A jesteś w stanie... Co ty z 15-latkiem WDŻ przeprowadzać? Co to jest WDŻ? Kurde, pewnie jakiś to jest żart, ale nie znam go. WDŻ. WDŻ. Wychowanie do... Aha! Wychowanie do życia w rodzinie. To ja nie miałem takiego przedmiotu, jestem za stary. To chyba wprowadzili po mnie, jak już skończyłem liceum. WDŻ. U mnie to było jakieś... Nawet nie wiem. Nie miałem czegoś takiego. Ale Konopski nie ma 15 lat, tylko 19, panie Dominiku Bosie. W stanie przewidzieć na ile procent... Dominiku Bos. Zdałabyś maturę? Jakbyś sobie tak chciała przewidzieć. Zobaczymy. No to dobra, to z polskiego podstawowego myślę, że tak ponad 85. Z matematyki. Może zamiast ust spróbuj powiększyć się cały? A wiecie, powiedzieć wam ciekawostkę, że ten kwas... hialurynowy można wstrzykiwać też w inne rzeczy. Nie wiem, czy wiecie, o czym mówię, ale jest taka możliwość, nie? I ponad 80, z angielskiego 100, bo już to sprawdziłam. Z angielskiego rozszerzonego tak z 80, z matematyki rozszerzonej ponad 50. Bo to i tak jest dobrze. A z polskiego nie wiem, ale napisałam tam na 700 słów wypracowanie, więc myślę, że będzie ponad 80%, coś takiego z rozszerzonego. A kiedy... To tam chyba z rozszerzonego to nie chodzi ile się słów napisze, nie? Tylko chyba jak się w klucz trafia. Przynajmniej za moich czasów tak było, że jak się w klucz nie trafiło w tych wypracowaniach, to się nie ogarnęło tego i tak. Miało się mało punktów. Że chodziło o jakiś klucz. Mam nadzieję, że to zmienili, bo to było głupota z tym kluczem, ale nie wiem jak jest teraz. Kiedy mamy wyniki? Wczoraj. 5 lipca. O Jezu, to jeszcze... No. Ja jestem stara, wiesz? Ja już nawet nie pamiętam, kiedy są wyniki matur, a też to przeżywałam i to było tak. 6 lat temu. Ale właśnie jeżeli chodzi o to, że ja jestem stara, a Michael jest też starszy ode mnie, czy przeszkadza ci to? Ale o co pytasz, Dominiku Bosie? Konopskiego, czy o co? Różnica wieku. Nie, właśnie moim zdaniem, ja jak spędzam czas z Michaelem, to w ogóle nie widzę żadnej różnicy. Jakby my czasami sobie lubimy grać w jakieś gry planszowe. Mam koleżanki w swoim wieku, ale kolegów to na przykład miałam albo w swoim, albo trochę starszych. No i ja nigdy nie widziałam żadnej różnicy. Ja się dogaduję i z młodszymi, i ze starszymi. No i jak sam. Czy oglądałem jeszcze kapelę? Wiesz co, fragmenty, nie? No trochę w szoku jestem. No ale to wiecie, możemy obejrzeć później odrobinę kapeli i ja pogadam też o tym. A to tak, o Konopskim to chodzi, musisz sobie obejrzeć film Rewa, bo jakby Konopski mnie
Wiesz co, chodzi o to, że jak nagram na NAC-u, to powiedział, że to zmieni polski internet, ja to wyśmiałem, a on przyznał mi rację w swoim odcinku, że to było nad wyraz, że to nie zmieni na zawsze polskiego internetu i nie rozbije teamu X, ale mimo wszystko tak go ubolało to, że ja mu zwróciłem uwagę, że zaczął wyśmiewać, że ja gdzieś tam kiedyś na live, jak wpisywałem coś na P, to wyskoczył mnie, że nie usuwam historii, no ja jestem dorosłym człowiekiem, no czasem oglądam. Nie wstydzę się tego, kompletnie. Kompletnie się nie wstydzę. Mógłby nawet powiedzieć księdzu na spowiedzi, ale nie chodzę do spowiedzi. A on, wiesz, to wyśmiał, nie? Coś tam, Wardęga porno ogląda. I tam jakieś przeróżne rzeczy. Albo, że mi kiedyś link jakiś dał, Instastory Oversow, że o, przecież kolega, a później, a ja na niego nagrywam. Takie... Nie wiem, o co chodziło mu za bardzo. I tam go Rewo trochę ukrócił. Ale tak delikatnie go ukrócił. I teraz widzę po ostatnich jego materiałach, że on dalej w swoim świecie żyje, dlatego sobie tak myślę, czy tam nie, nie, ja czegoś bym sobie nie nagrał. Nie to, że coś do chłopaka mam, ale tak po prostu, nie? Jakby jak ktoś mnie zaczepia, to ja bardzo chętnie wchodzę w takie tam wojenki internetowe, no bo taki content robię, nie? To dla mnie to jest zaproszenie do tańca. To prawda, że przeklinasz więcej niż mini Mike. Nie, nieprawda. Nie da się, nie. Przeklinam, ale nie często. No jak coś tam się zdenerwuje czy coś takiego, to tam przeklinę. No ale no nie dobiję Mike, ale nie przebiję. U nas w ekipie... O, czekajcie, z tymi przekleństwami to... jak to było? Bo patec, co już podkreślają też, i trąba, nie? I Karol też już powoli dobija. Ale ja zauważyłam, że Majka teraz tak on mówi, nie, już nie będę przeklinać. Bo on przy tobie, tak. Właśnie my się śmialiśmy strasznie w ekipie, ja nawet mówiłam, Majka, kiedy Paulina przyjeżdża, bo my się śmialiśmy wszyscy, że on przy tobie tak. Jest zupełnie inny, w sensie zupełnie, to może dużo powiedziane, ale jest o wiele lepszy. Spokojny, mniej się denerwuje, jak cię nie było, to go roznosiło. Wiesz, tak się wkurzał, nie? A jak jesteś ty, no to się faktycznie mniej denerwuje i jest tak jakiś... Zakochanie to się nazywa. Sylwestro, przecież w tym kraju nikt nigdy nie ogląda już od masturbacji. Ja właśnie uważam, że powinno być zakazane. No. A co sądzisz o tym? Widziałam kilka takich komentarzy i widzowie też to zauważyli. O tym, że szipują cię z pateckim. Przez to, że mieszkacie w jednym domu. A, to słyszałem takie teksty, że jak się urodzi dziecko Pauliny i mini Majka, to i tak będzie podobne do pateckiego. Nie wiem, o co chodzi, ale takie słyszałem. Takie komentarze czytałem w sensie. No po prostu wiesz, w jednej takiej części, nie? No. To co ty myślisz o tym szipie? Ja ogólnie tego nawet nie wiedziałam, że tak piszą, ale no myślę... O, nie wiedziałam, więc jak tak piszą, to zastanowię się. Sorry, mini Mike. To jest po prostu mój sąsiad. A dobrze, ci się mieszka z tatą. O, jak się zaśmiała. No, patecki chyba ładny chłopak. Co? Rzadko go widzę, bo zazwyczaj jak jemy śniadanie to jest, ale później tak średnio go, znaczy tak widzę go później na wieczór, coś takiego. Mhm. Najczęściej jestem z Michaelem właśnie w tej części. A jak się czujesz, jak już tam mieszkałaś w domu ekipy? Spodziewałaś się, że to będzie tak wyglądało? Znaczy no teoretycznie to ja siedzę w pokoju, albo gdzieś z Michaelem chodzę. Tak wiesz, wyprowadziłam... Powiem wam tak, co ja uważam, nie? Ja uważam tak, że ta dziewczyna nie jest głupia. I ona okej, okay, teraz jest cichutka i tak dalej, tak jak sama mówi, bo może jest faktycznie nieśmiała, a ona się wkupi tutaj i to się wkupi zajebiście i widzowie ją bardzo polubią, bo na razie właśnie ta nieśmiałość taka się wydaje sympatyczna, nie, jako taką, mimo że jej dużo osób zarzuca, ale dzięki temu, że dużo osób jej zarzuca, że jest z Michaelem w jednym celu, to dużo osób będzie ją też bronić. Bo w internecie jest tak, że na przykład ja najbardziej czułem, że mam wsparcie widzów w momencie, kiedy byłem atakowany przez innych. To wtedy jakby ludzie się motywują i wspierają tego swojego youtubera. I ona się fajnie wkupi, polubi ją Wersow, już ją Wersow chyba zaczyna lubić, Freeze i tak dalej. Czy Michael skończy jak Mixer? Nie wiem. Bo oni jednak chcą mieć osobę niskorosłą w teamie, ale zobaczymy, no zobaczymy. W ogóle tutaj było wcześniej śmieszną rzecz, że
Ale to wrócę do tego później. Pytam się od rodziców i codziennie dzwonię do mamy, do taty i się pytam, a co robicie? Musi nadejść taki moment, gdzie się wyprowadzę. I na początku było mi smutno, zostawiłam przyjaciółki, ale dobrze mi się mieszka. Tak. Znaczy na razie jestem tutaj tydzień, znaczy wcześniej też tu przyjeżdżałam, no ale teraz wzięłam wszystkie rzeczy. To już inaczej, tak, nie? Tak, to jest całkiem inaczej, no i na razie jest dobrze. A czy to prawda, że masz 19 lat? Tak, to prawda. Skończyłam 6 stycznia. Patrzcie, jaka Wersow zadowolona, że dobry... Wersow jest zadowolona, że dobry reset, nie? Patrzcie na twarz Wersow. To już inaczej, tak, nie? Tak, to jest całkiem inaczej. No i na razie jest dobrze. A czy to prawda, że masz 19 lat? Tak, to prawda. A, widzicie, widzowie? Sprawdziłam! Dobrze zrobiłam, przygotowałam się do odcinka. Skończyłam 6 stycznia. To jest tak, że u nas jest taka chronologia cała. Każdego miesiąca już niedługo każdy będzie miał urodziny. Wiem, że to chodzi, bo przez to, że ilość osób w ekipie się powiększa, to teraz zmniejsza się to prawdopodobieństwo, że przynajmniej będzie jeden miesiąc wolny od urodzin, więc w każdym miesiącu będzie impreza. Czy to prawda, że masz prawo jazdy? Tak, mam prawo jazdy. A jaka była twoja reakcja na niespodziankę, którą przygotowali dla Majkera, czyli samochód? No ogólnie Majka się spodziewał trochę tego. Tak? Tak, bo jak właśnie jechaliśmy... Ja powiem wam tak, bo ja chcę robić te rozmowy, nie? W psiakobusie i ja to właśnie sobie myślę, że o, pytania muszą być takie ciekawe, rozwinięte. A tutaj widzę film 1,5 miliona wyświetleń, a pytania typu, masz prawo jazdy? Mam. A ile masz lat? 19. I Nieźle. O, siema Tomek, witamy wśród wilków. Au! Au! Krakowa, to on mówił, ja wiem, że oni coś szykują, ja po prostu to wiem, a ja mówię, ale co takiego? Po prostu wydra, witamy wśród wilków. Au! Auto, na pewno auto. A ja mówię, serio myślisz, że ci kupili auto? On, tak, coś mi się wydaje. I ja mówię, no mi się wydaje, że znowu takie małe ci przyszykują, czy coś takiego. On mówi, nie, bo kazali mi czekać z prawem jazdy do maja. I ja mówię, no to zobaczymy. No i ogólnie ja byłam w szoku, jak zobaczyłam. Ja myślałam, że on się spodziewał. O tym? Też nie wiedziałam, no bo mi Karol o tym nic nie powiedział. Jedną osobą, jaką wiedziało, to Łukasz był i Kasia, bo tak, Łukasz mi się powiedział. No. Witamy Artur wśród wilków. Au! Coś słabo te moje au ostatnio. Widać, że coś nie tak z Żyćkiem. Jak najlepiej się do ciebie dobić? Nie da się. Sorry, Jacek. Ja wiem, że pewnie jakieś współpracę chcesz, ale ja rzadko wchodzę we współpracę. No i ja nic nie wiedziałam, ja się trochę domyślałam, bo kiedyś byłam przy rozmowie Łukasza, jak Michael mówi, kurde, że bym chciała mieć to auto, tak, coś tam, a Łukasz mu mówi, spokojnie, poczekaj, jeszcze kiedyś się doczekasz, wykombinujemy ci to, żebyś mógł jeździć takim autem, w ogóle, i tak dalej, ale nic nie mówił o modelu, nic nie mówił o modelu. Ale to też w szoku, ja byłam, że on powiedział, że to był ten model, który... Dobra, znudził mnie ten film, ale czekajcie, chciałem wam jedną rzecz pokazać, zabawną. Poznałaś Majka w próbie, czy to prawda? Jeszcze to na pewno tobie też musi ten jego wzrost przeszkadzać, czy to prawda? Czy ten wzrost ci przeszkadza? Nie, tak jak już właśnie mówiłam u Michaela na filmie, że to w ogóle mi w niczym nie przeszkadza. No bo w czym ma mi przeszkadzać? No właśnie, widzisz, no bo jednak my jako ekipa też go zaakceptowaliśmy. O, słuchajcie, jednak my jako ekipa też go zaakceptowaliśmy, że zaakceptowali jego wzrost jako ekipa. A prawda, oni specjalnie wrzucali ogłoszenia, że szukają osoby niskorosłej. Czyli osoby takie jak Mini Mike. A oni, no my też go zaakceptowaliśmy. Oni go nie zaakceptowali, tylko oni szukali, oni chcieli takiej osoby, bo Logan Paul taką miał w Stanach. I Freeze sobie wymarzył, że chce mieć taką samą ekipę, że będzie karzeł w ekipie. Siema Tomasz, witamy wśród wilków. A tutaj, no my też zaakceptowaliśmy. Druga sprawa, Wersow nie musiała akceptować Mini Mike'a, bo Mini Mike był przed nią. Mini Mike pojawił się w ekipie zaraz po tym, jak, nie wiem, nawet tydzień nie minął od rozstania z Kingą chyba. A Wersow się pojawiła później, więc jakie tu jest akceptowanie Mini Mike'a? To Mini Mike mógł akceptować Wersow, a nie Wersow Mini Mike'a. Właśnie, bo się ludziom wydaje... Dobra, sprawdźmy tą kaszankę.